W poprzednim odcinku. Trzeba im zapłacić, żeby trzymali język za zębami i mogli jakoś przeżyć. Więzienie jest dla nas jak drugi dom. Czujemy się tam jak w rodzinie. Nie dam ani grosza. Nie chcę o nich więcej słyszeć. Chciałam obrzydzić jej życie. Traktować ją jak psa. Ale powinnam raczej zdobyć jej miłość i zaufanie. Będę dla niej jak najlepsza matka. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz. Pozostały reżyseria. Hola. Hola. Dobry wieczór. Przedstawiam wam Milagros, córkę Rafaela. Córkę Chechity. Sí, señora. Tak. Przed laty twoja matka pracowała u nas jako służąca. Ja jestem Lucrecia, siostra Rafaela. Miło mi panią poznać. Mów do mnie Lucrecia albo ciocia Lucrecia. Jak wolisz. Czekamy na ciebie od kilku godzin. Przepraszam, ale miałam mały wypadek. Wiem. Gerardo nas powiadomił. Dobrze się czujesz? Tak. Tylko jestem trochę zdenerwowana i przejęta. Nie przywitasz się? Oczywiście. Daj to. Ostrożnie. Witaj w naszym domu. Dziękuję. Cieszę się, że mogę poznać rodzinę. Przedstawiam ci mojego męża Benjamina i nasze dzieci. Przywitajcie się. Ale przywitaj się z kuzynką. Hola. Cześć. Hola. Cześć.
Pardon. Przepraszam. Sebastian jest nieśmiały wobec kobiet. Hola, prima. Witaj. Jestem Fernanda. Hola. Anda. Idź. Hola. Hola. Piękny dom. Na pewno chcesz się rozpakować i trochę odpocząć. Przygotowaliście jej pokój? Najpierw muszę z tobą porozmawiać. Benjaminie? Zostawmy ich, niech się lepiej poznają. Trzymaj się. Błagam. Palomita. I jak? ¿Qué te pareció? Wygląda na przerażoną. Podobna do Don Rafaela? Nie, to wykapana matka. Muszę ją zobaczyć. Gdzie ona jest? W salonie. Nic nie mówiła? O czym? Ty jeszcze tutaj miałeś się wyprowadzić. Ale tylko z tobą. No odczep się. To prawdziwy pałac. Długo tu zostaniesz? Jeszcze nie wiem. To wszystko jest takie dziwne. Mam wrażenie, że śnię. Nie mogę w to uwierzyć. Co to za kwiaty? Dla was. Trochę zwiędły. Wstawię je do wody. Idę z tobą, bo jeszcze je utopisz. Nos vemos. Na razie. Muszę się uczyć. Permiso. Przepraszam. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego przyjęcia. Co masz na myśli? Nie chciałaś, żeby zamieszkała w tym domu. Zmieniłaś zdanie? Muszę uszanować ostatnią wolę brata. Zatem wygląda na porządną dziewczynę. Bałam się, że to może być jakaś narkomanka, czy Bóg wie kto. To dobra dziewczyna i odważna. Gdybyś widziała, jak poradziła sobie z tymi opryszkami. Sprawia wrażenie bezbronnej i zagubionej, ale zachowała się jak prawdziwa delatorka. Co z tymi napastnikami? Wiadomo, czego chcieli? Nie. To pewnie jacyś drobni złodzieje. Niestety nie, to zawodowi zabójcy. Dobrze znani policji. Zabójcy? Tak, płatni zabójcy. Gotowani i od dawna poszukiwani przez policję. Po co mieliby zabijać jakąś biedną dziewczynę? Przyznali się do czegoś? Nie. Miejmy nadzieję, że ich nie wypuszczą. Dostaną surowe wyroki. Biedna Milagros. Wyobrażam sobie, co przeżyła. Ale ze mnie gapa, fajtłapa. Jak ja mogłam? Pomóc pani? Nie, nie trzeba. To tylko... Że to poniedziałku do piątku o 20:15. Co ty tu robisz? Ja? Oglądałam wazon. Jest pan synem pani Lucrecji? Ja? Skąd? Pracuję dla niej. Jestem jej adwokatem. José Antonio Wilson.
José Antonio. Tu? A ty? Szukałam pana, żeby podziękować za kwiaty. W supermarkecie. Pamięta pan? Oczywiście. Ale nie mów do mnie pan. Proszę wybaczyć. To znaczy wybacz. To wszystko jest takie niezwykłe. Co tu robisz? Jesteś koleżanką Lucy albo Fernandy? Nie. Jeszcze nie. To moje kuzynki. Jestem córką Rafaela de la Torre. Ty jesteś Milagros Vargas? Tu eres Milagros Vargas. Sí. Tak. Pasa algo malo? Coś w tym złego? Nienawidzę jej. Bardzo. Trochę. Całym sercem. Nienawidzę. Ja też. Właściwie to mniej żal. Sierota, biedna, głupia, kulawa, niezbyt rozgarnięta. Obdartos, widziałaś jej sukienkę? To dla nas żaden przeciwnik. Natomiast zdziwiło mnie zachowanie mamy. Najpierw każe nam traktować ją per noga, a potem sama serdecznie się z nią wita. Jakby naprawdę należała do rodziny. Mama jest stuknięta. Nigdy nie wiadomo, w czym wyskoczy. Więc jesteś jedną z de la Torre? Myślę, że tak. Co w tym złego? Dobry wieczór. Milagros, zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebowała. Dobrze, dziękuję panu. Na mnie już pora. Odprowadzę cię. Przepraszam, ciociu. Nie chciałam. Nic się nie stało. Paloma się tym zajmie. Pani mnie wzywała? Zaprowadź Milagros do gościnnego pokoju. Powinnaś odpocząć, moja droga. Ja muszę jeszcze trochę popracować. Oczywiście. Dobranoc i dziękuję. Do zobaczenia. Jak się panu podoba moja bratanica? Nie sądzę, żeby stanowiła dla pani jakiekolwiek zagrożenie. Zgodnie z pańską radą, staram się być dla niej miła. Choć przychodzi mi to z wielką trudnością. Wyobrażam sobie. Będę najlepszą ciotunią na świecie. A potem... Jeśli ta uprzejmość mamy, to jakiś podstęp? Biedna sierotka, nie wie, co ją czeka. Ciekawe, co ta przybłęda teraz robi. Na pewno rozwiesza w szafie majtki i pończochy. Sprawdzimy? Chciałabym, żeby zajął pan stanowisko radcy prawnego całego konsorcjum. To byłby dla mnie zaszczyt. Zaszczyt i awans, również finansowy. Oczywiście. Ale dopóki nie zostanie odczytany testament, mam związane ręce. Doskonale panią rozumiem. Zrobił pan coś w tej sprawie? Jutro pójdę do biura mecenasa Bejido. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do tego testamentu. Musimy poznać jego treść, zanim zostanie odczytany publicznie. Nie chcę żadnych niespodzianek. Proszę się o nic nie martwić. Muszę wiedzieć, co w nim jest. Do jutra. To będzie mój pokój? Tak zdecydowała pani Lucrecia. Od dawna tu pracujesz?
Mieszkam w tym domu od urodzenia. Moja mama tu pracuje. Jesteś córką Margarity? Tak. Nasze mamy bardzo się przyjaźniły. Może my też zostaniemy przyjaciółkami. Na razie i dziękuję. Panie Boże, dziś spełniły się dwa moje największe pragnienia. Pomogłaś mi odnaleźć mężczyznę mojego życia i poznać rodzinę. Nie mogę uwierzyć, że spotkałam go właśnie tutaj. José Antonio, aquí, justo aquí. Hola, ¿qué hacen allí? Co tu robicie? Curioseando. Nic specjalnego. Wejdźcie. ¿Tú qué haces? Pomóc ci w rozpakowaniu? No. Nie, nie fatyguj się. Poradzę sobie. To żadna fatyga. A ver. Cóż my tu mamy? Wow. Zobacz, jakie śliczne. Też powinnaś sobie takie kupić. Bardzo drogie? Nie. Sama zrobiłam. Jestem lalkarką. Lalkarka. Idealny zawód dla kaleki. Ciekawe, jak jej poszło. Dowiemy się w swoim czasie. Cierpliwości. Musi najpierw poznać rodzinę. Będzie mi jej bardzo brakowało. Ta jej rodzina de la Torre to ci multimilionerzy? Ci sami. Ale miejmy nadzieję, że Forza nie przewróci jej w głowie. Ona nigdy się nie zmieni. Zawsze będzie tą samą, niepoprawną marzycielką. Nabijałyśmy się z niej, że stale modli się i prosi Boga o cud. A tu się okazuje, że wszystkie jej marzenia się spełniły. Nie wszystkim. Jeszcze musi spotkać swojego księcia. Jeśli go odnajdzie, przysięgam, że postawię ołtarzek temu świętemu w cudów i rzeczy niemożliwych i będę go codziennie błagać o spełnienie moich marzeń. Hola. Myślałem, że jesteś z Macareną. Poszła spać. Mogę z tobą poćwiczyć? Ile dziennie ćwiczysz? To zależy. Co robisz? Nada. Sprawdzam pracę mięśni. Nie przerywaj. Melissa, proszę cię. Pan kleryk się mnie boi? Ja tylko obserwuję pracę mięśni. Oddychaj głęboko. Do czego zmierzasz? Czego chcesz? Ciebie. Wiesz, że to niemożliwe. Dopóki nie przyjmiesz święceń, mogę mieć iskierkę nadziei. Przestań, bo zacznę cię unikać. Ponieważ ci się podobam. Nie chcę, żebyś przeze mnie płakała. Podobam ci się, wiem to. Dlatego się złościsz i boisz się być ze mną sam na sam. Nie zaprzeczaj. Nie chcę, żebyś się mnie bał. Dobry wieczór. Dzięki ci, Boże, za wszystkie wspaniałe rzeczy, które mnie dziś spotkały. Dodaj mi sił, żebym mogła zdobyć miłość mojej rodziny.
Z ciocią Lucrecją i jej mężem nie będzie chyba problemów. Także z Sebastianem. Jest bardzo nieśmiały. Ale moje kuzyneczki, będziesz musiał mi pomóc zdobyć ich sympatię. A co do José Antonia, jeszcze raz stokrotne dzięki. Miej go w swojej opiece, podobnie jak całą moją rodzinę. Amen. Zrobić coś do jedzenia? Może kanapkę? Na pewno jesteście bez kolacji. Nie, dziękuję. Dobranoc. Do jutra. Musisz o nim zapomnieć. Nie mogę. Musisz poznać nowych ludzi, spotkać się z innymi chłopakami. Nie możesz przesiedzieć w domu i czekać na okazję spotkania z nim. Stawiasz go w niezręcznej sytuacji. Mam się wyprowadzić? Przeszkadzam ci? Nic podobnego. Możesz tu mieszkać jak długo zechcesz. Ale przestań wodzić Pabla. Obiecujesz? Nie jest ci zimno? Obiecujesz? Nie mogę ci tego obiecać. Co tu robisz? Przyniosłam ci śniadanie. Dobrze spałaś? Nie musiałaś się fatygować. Nie jestem przyzwyczajona do śniadań w łóżku. To wygląda bardzo apetycznie, ale niczego nie przełknę. Jestem tak przejęta, że nic nie przejdzie mi przez gardło. Musisz jeść. Co to? Zdjęcie twojej mamy. Trzymałam je przez te wszystkie lata dla ciebie. Dla mnie? Moja mama. Jesteś tak podobna do ciocicy, że patrząc na ciebie mam wrażenie, że to ona. Opowiedz mi o niej. Jaka była, co lubiła, o czym myślała. Muszę wracać do kuchni, ale będziemy miały mnóstwo czasu, żeby o niej porozmawiać. Dziękuję ci za zdjęcie. No, jesteśmy w domu. I w tym momencie pomyślałem o najgorszym. Dzięki Bogu, że je uwolnili. Milagros i ta jej koleżanka same sobie poradziły. Dzielne dziewczyny. Ja bym umarła ze strachu. Ja też byłem przerażony. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Zawiozłeś ją do Lucrecji, niczego nie sprawdzając? Skąd pewność, że to córka Rafaela? Jest żywym portretem swojej matki. Nawet Lucrecja nie miała żadnych wątpliwości. Jak ją przyjęli? Bardzo źle?
Tego właśnie się obawiałam. Nie mieliście racji. Lucrecja potraktowała ją całkiem dobrze. Nawet była dla niej miła. Nie było żadnych problemów. A poza podziwem dla jej odwagi... Co o niej sądzisz? To wspaniała dziewczyna. Dobra, wrażliwa. Podoba ci się? Prawie jej nie znam. Ale się nią interesujesz. Oczywiście. Bardzo mnie interesuje jej noga. Uważam, że można zaradzić jej kalectwu. No to może ją odwiedzić. Jak tylko znajdę chwilę. Muszę już pędzić. Przecież dopiero co usiadłeś. Zjem po drodze. My lekarze... Powodzenia, panie doktorze. 2 minuty i żadnych międzymiastowych. Mam nadzieję, że nas nie wyświetli. Zasłoń mnie. Celso? A jak myślisz, idioto? Potrzebujemy szmalu. Nie martw się, bracie. Pogadam ze starą. O co biega? Tylko bez gruźb. Spoko. Masz to jak w banku. Hola. Może zjemy razem obiad? O pierwszej w Miraflores. Nie mogę. Umówiłam się z Blanką i Macareną. Mam zrobić tort orzechowy. To przysmak Pabla. I część twojej strategii podboju. One to wymyśliły. Podobno Pablo będzie na obiedzie. Nie chcę przynudzać, ale to dla twojego dobra. Zapomnij o nim, bo będziesz cierpieć. Cierpię od lat. Ale teraz wreszcie ujrzałam światełko nadziei. Światełko nadziei. Pokusa jest zbyt wielka. Jeśli zostanę w domu matki i znów zobaczę tę kobietę, nie będę w stanie się oprzeć. Chcę jak najszybciej wrócić do seminarium. Nie tędy droga, mój synu. Ksiądz nie może uciekać przed każdą atrakcyjną kobietą, jaką spotka. W tym przypadku to nie tylko atrakcyjna kobieta. Chodziliśmy ze sobą. Ona nadal się we mnie kocha. Próbuje odciągnąć mnie z wybranej drogi. A czy ty jesteś pewien, że wybrałeś właściwą drogę? Tak, ojcze. Moje miejsce jest przy Bogu. I dlatego muszę schronić się w seminarium. Schronić się? Na jak długo? Na całe życie? Boję się. Ukrywając się, nie uciekniesz od problemu, który musisz rozwiązać. Jeśli Bóg pragnie twojego kapłaństwa, pomoże ci przezwyciężyć pokusy. Wystawił cię na próbę i sam musisz poznać prawdę o sobie. Wracaj do domu i poznaj swoje prawdziwe uczucia wobec tej kobiety i wobec Pana Boga. Odwagi. Nie lubię tchórzliwych księży. Mniemam, że ty także. Niech cię Bóg błogosławi. Dzwonili moi kumple. Przewieźli ich do więzienia w Lurigancho. Potrzebują forsy. Jesteś pewien, że są w Lurigancho? Dzwonili stamtąd. Podali mi pewien telefon. Powiedz im, żeby nie puszczali pary z ust. Pośle im pieniądze. Dobrze, powtórzę. Con permiso.
Halo, sí? Lucrecia? Lucrecia? Qué gusto de miło cię słyszeć. Sí, te oigo. Do usług. Oh. Jesteś pewna, że są tutaj? O, entiendo. Rozumiem. Acaban de llegar. Właśnie przyjechali. ¿Cómo se llama? Jak się nazywają? O, bien. W porządku. No te preocupes, yo me encargo. Zajmę się wszystkim. Sí. Tak. Hoy mismo. Jeszcze dziś. Bien. Ciao. Muszę wyjść. Będę dopiero po południu. Major Zarate? Inspektor Zarate? Chwileczkę. Witam, inspektorze. Chciałbym z panem porozmawiać w pewnej istotnej sprawie. Dobrze? Już jadę. Do widzenia. Marcela? Hasta luego. Do widzenia panu. Co ty tu robisz? Szukałam cię w całym domu. Wyszłam ze swojego pokoju i chyba zabłądziłam. Dzień dobry. Jak ci się spało? Bardzo dobrze. Czy to pokój mojego taty? Tak, to pokój mojego brata. Chyba nie chcesz go zająć. Nie. Oglądałam to zdjęcie. To on, prawda? Tak. Na jachcie. To jedna z niewielu rzeczy, które pozwalały mu oderwać się od pracy. Uwielbiał morze i ten jacht. Wygląda jak statek. Wyobrażam sobie, jak żegluje po morzach i oceanach. Masz ochotę popływać na jego jachcie? Naprawdę? Zabierzesz mnie? Ja mam dużo pracy, ale szofer możecie zabrać na przejażdżkę. A nie mogłybyśmy pojechać razem? Nie bądź dziecinna. Jacht stoi w La Punta. Znasz tę przystań? Tak, byłam tam kiedyś. Możesz pojechać nawet dziś. Ale najpierw musisz wybrać się na zakupy. Kup sobie coś do ubrania. Twoja garderoba pozostawia wiele do życzenia. La verdad es que la que tienes ahora y la que tenías anoche desentonan un poco con tu nueva situación. Pero tía, ale to bardzo dużo pieniędzy. Na razie mogę ci dać tylko tyle. W tym domu musisz się inaczej ubierać. De verdad? Uważasz, że źle się ubieram? Tak. Powiem kierowcy, żeby zawiózł cię do kilku sklepów, a potem na przejażdżkę jachtem. Ciociu? Disculpa. Mogłabym zatrzymać zdjęcie taty? Oczywiście. Jest twoje. Gracias. Dziękuję. To była próba uprowadzenia. Nie wiem tylko w jakim celu. Więc Rafael de la Torre miał nieślubną córkę.
Prosił, żeby ją odnaleźć i żeby do czasu odczytania testamentu zamieszkała w jego domu. I w momencie, kiedy wiózł ją pan do domu ojca, dwóch rzeźbieszków próbowało ją uprowadzić. Nie wiemy jednak, co nimi kierowało, ani kto ich zatrudnił. Mam podstawy przypuszczać, że chciano ją zabić, podobnie jak Rafaela. Skąd te podejrzenia? Zmarły zostawił list, który można otworzyć w przypadku, gdyby jego córce przytrafiło się coś złego. Rozumiem, że nie zdradzi mi pan jego treści. Rafael bardzo wyraźnie określił okoliczności, w jakich należy otworzyć list. Próbowano ją porwać. Rafael obawiał się o życie córki. List może zawierać nazwiska jego zabójców i niedoszłych porywaczy córki. Na pewno nie może pan ujawnić jego treści? Niestety nie. Przed tą rozmową sprawa śmierci pana de la Torre wydała mi się wielce podejrzana. Ale prawdę mówiąc, nie wiedziałem, od czego zacząć. A teraz? Teraz przynajmniej wiem, na czym stoimy. Muszę zacząć od opryszków, którzy próbowali porwać jego córkę. Mówi pan, że są w Doriganczu? Tak, ale nie sądzę, żeby coś pan od nich wyciągnął. To już mój problem. Mam swoje sposoby. Pani mnie wzywała? Zamknij drzwi. Podejdź. Nadszedł odpowiedni moment. Na co? Na pozbycie się tej przybłędy. Tym razem musi się udać. Za kilka godzin uwolnię się od Milagros Vargas. Me habré librado de Milagros Vargas con su ayuda. ¿Potrafisz mi pomóc? ¿Se siente capaz de hacerlo? ¿Zlikwidować tę kuternogę? Señora. Nie ma sprawy. Yo tengo mucho. Może pani na mnie liczyć. Jamás he conseguido. Muszę tylko zdobyć jakąś pukawkę. Solo tengo que conseguir un arma. No va a tener que. Broń nie będzie ci potrzebna. ¿Qué sin arma? Jak to? No va a ser necesario. Załatwimy to inaczej. Teraz jesteście razem, w niebie i w moim sercu. Jestem taka szczęśliwa. Na pewno już o tym wiecie, ale wam opowiem. Jestem zakochana. On nazywa się José Antonio i wszystko w nim mi się podoba. Jego imię, jego uśmiech, jego spojrzenie. Todo. Mam, że nie można być bez kasy. Nie mamy nawet na flaszkę. Nie martw się na zapas. Stara dotrzyma słowa. Oby szybko. Nie mam zamiaru kiblować dla jakiejś nadzianej paniusi. Jesteście tu nowi? Jeśli coś sprzedajesz, to nie mamy kasy. Zawsze można kupić na kredyt. Mogę się przysiąść? Jestem Jaguar. Rambo. Robin. Nie chcę was straszyć, ale bez szmalu i kumpli daleko nie zajedziecie. A kto nie ma szmalu, nie ma kumpli. Znamy zasady. Naprawdę sprzedajesz na krechę? Zależy. Dobrze nam zapłacą za trzymanie jezora. To kwestia paru dni. Ale mamy swoje potrzeby. Jakie? Na przykład jakaś brzytwa. Jesteśmy tu zupełnie bezbronni. Na pewno przyślą wam forsy? Na pewno. No to nie ma sprawy. Zajmę się tym. Zróbcie listę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Na dobry początek. A nie mówiłem? Wszystko będzie git. Zamówię parę kompaktów, Walkmana.
Więc to ty jesteś córką dona Rafaela. Znałeś mojego ojca? Nie tak dobrze jak twoja mama. Wcale nie jesteś do niego podobna. Zauważyłam, oglądając jego zdjęcie. Jak się nazywasz? Teodora. Nie podoba ci się moja sukienka? Ciocia powiedziała, że powinnam kupić sobie nowe ubranie. Nawet dała mi pieniądze. Pani Lucrecia dała ci forsę na ciuchy? Tak, a jej szofer zawiezie mnie, gdzie zechce. Mówisz serio? Tak. To czemu kazała nam... Gotowa? Jeszcze wcześniej. Co tu robisz? Posprzątaj mój pokój. Gotowa czy nie? Tak, ale nie mogłybyśmy pojechać razem po obiedzie? Możesz zjeść na mieście. Zaproś jakąś koleżankę albo kolegę. Masz chłopaka? Nie. Ale chciałabym zaprosić Marianę i Sylwię. To moje przyjaciółki. Nie widzę problemu. Zaproś je, gdzie zechcesz. Dziękuję, ciociu. A po obiedzie Celso zabierze cię na jacht Rafaela. Na pewno ci się spodoba. Morze jest takie piękne, że zechcesz tam zostać na zawsze. Masz kostium kąpielowy? Nie. Więc kup coś gustownego. Umiesz pływać? Umiem. Choć nie za dobrze. Doskonale. Celso zaraz przygotuje samochód. Czekam na ciebie za 5 minut. Chyba przesadza. Nawet dała jej forsę na zakupy. A co w tym złego? Widziałaś jej ubrania? Niech kupi sobie coś ładnego. Wiesz, ile jej dała? Nieważne ile. Wkurza mnie, że ta przybłęda zechce nas naśladować i ubierać się tak samo jak my. Boisz się konkurencji? Przecież ta biedaczka skazana jest na suknię do kostek. Z taką nogą? Martin jest dobrym ortopedą. Może mógłby jej pomóc? Powiedziałem coś nie tak? Po czyjej ty jesteś stronie? O co ci chodzi? Jesteś po naszej stronie, czy też masz zamiar bronić tej kuter nogi? Czego się jej czepiacie? Czym się wam naraziła? Wszystkim. To bardzo przekonujący argument. Ty też coś do niej masz? Jest mi zupełnie obojętna. Nie będę się przejmować takim zerem. A ty co o niej myślisz? Na pewno dobrze zrozumiałeś, co masz zrobić? Jasne, wszystko pójdzie jak po maśle. Jeśli mnie zawiedziesz... Musi się udać. Nie sposób zawalić tak prostą sprawę. Ciociu, jestem tutaj. Chcę się z tobą pożegnać. Przebrałam się. To moja najlepsza sukienka. Koniecznie musisz sobie coś kupić. Naprawdę nie możesz ze mną pojechać? Masz taki dobry gust, a ja innym razem. Koleżanki, coś ci doradzą. Baw się dobrze. Bardzo cię kocham, ciociu. Tata na pewno był taki kochany jak ty. Już dobrze. Do widzenia, kretynko. Żegnaj.